Cześć, cześć, z tej strony Olga, dziś będę was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy drafta. No, dawno nie było na kanale, no ale słabe były drafty. No, a dzisiaj mam nadzieję, że coś wyjdzie, więc... tutaj miałem dużo dylematu, bo... myślałem nad formacją pierwszą, a ostatnią. No i ostatecznie zdecydowałem się na formację... Zobaczcie zaraz tutaj... na tą ostatnią. I kapitanem no nie było jakichś najlepszych kart, bo liczyłem na lepsze karty, no ale stwierdziłem, że będą jeszcze dobre karty. Dobra, na tutaj bardzo się ucieszyłem Diego Armando Maradona, który no w sumie zobaczycie później. Później, no, troszeczkę słabiej, na pewno było słabiej trochę, no ale i tak później cały draft nie był na jakiś najgorszy. Tam w górnym prawym rogu teraz możecie obserwować, do której rundy doszłem. No a tutaj przed chwilą widzieliście, że był Luis Figo, którego wybrałem w tym drafcie. No i tutaj akurat Icardi, no... tak on zaspoileruje od razu, że nie grał w wyjściowej jedenastce. No ale na bramce jakiegoś szału nie ma na pewno. Musicie się z tym ze mną zgodzić, że nie ma żadnego szału. Środkowy obrońca, no zwykłe karty. Chociaż Umtiti nie jest najgorszy, bo grałam w składzie i nie jest najgorszy. Lewy obrońca, no jeszcze gorzej. Ale tutaj wybrałem Chilwella, ponieważ no grałem też nim kiedyś i mi się bardzo dobrze grało. Chociaż tak nie będzie go. Zobaczcie, zaraz będzie lepsza karta. Tutaj Hakimi. No i środkowy obrońcy, tutaj była dobra karta, bo tutaj Sergio Ramos w wersji Team of the Year. No a na SPD też jakiegoś szału nie ma. Wybrałem tutaj... Ranarico, z tego co pamiętam. Później od razu na ławkę. Liczyłem na pewno na wzmocnienie na bramce i na lewą obronę. Tutaj na SPD też liczyłem, no i się nie przeliczyłem. Dobra karta, Schulz, no mi się tak nim średnio gra i dzisiaj też się tak szczerze trochę średnio grało i zobaczcie w sumie sami później. Tutaj miałem Sanę wziąć, ale wziąłem Hernandeza, ponieważ stwierdziłem, że może tak być, że nie będę miał nikogo na prawą obronę. I tu by był wielki problem. Więc od razu poszłem na obrońców, żeby się upewnić, że to nie był zły wybór na pewno. Tutaj Lindelof. No a obok niego Marcelo. Tutaj bardzo dobra karta, tak jak wam mówiłem. Że no jest po prostu on i tutaj widzicie, Hernandez wskakuje na prawą obronę i grał przez cały draft na prawej obronie. I tak naprawdę tylko liczyłem na wzmocnienie na bramce, no a widzicie, napastników nie wybrałem, nawet sobie zapomniałem o tych napastnikach. Tutaj Pogba, który wystąpił w wyjściowej jedenastce. No a tutaj De Gea i bardzo się ucieszyłem z tego wyboru, bo jak mówiłem, liczyłem na tą bramkę wzmocnienie i nie przeliczyłem się, mamy tutaj bramkarza bardzo dobrego. Tutaj wybrałem Sterlinga jako zmiennika. Tutaj już od razu gorzej. No i zostało kilka mało wyborów. Chociaż tak byłem zadowolony z tego draftu. Chociaż stwierdziłem, że nie jest on jeszcze najlepszy, bo to nie jest żadne 194, ani nic takiego. No jak widzicie, tutaj sami wskoczył Pogba. No i zostali mi tylko napastnicy. Tutaj Cristiano Ronaldo, który mi się wyśmienicie grało w tym drafcie. Naprawdę bardzo dobrze mi się nie grało, a jego partnerem był Marcus Rashford, który
No, jeden mecz grał dobrze. Znaczy. Już mam zaspoilerowane, no, ale dobra. Jeden grał mecz dobrze, jeden trochę gorzej. Zależy, jak mu wyszło. No i ten skład pierwszego rywala. Stwierdziłem, że skład nie jest najlepszy i jak najbardziej jest do pokonania. I tak szczerze stwierdziłem, że mam lepszy skład, dużo. Tutaj pierwsza akcja mojego rywala na szczęście nie zakończyła się chyba golem. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba nie, tak jest. A nie, przepraszam, tutaj był karny. Niestety widzicie, to jest 72 minuta dopiero. I zobaczycie karny. Strzelał Lacazette w sam środek bramki, idealnie go wyczułem. No i tutaj od razu 83 minuta, Ronaldo, podanie jeszcze, nie, tutaj strzelał. No i Marcus Rashford, szczęśliwa bramka, no ale gol, gol to gol. Ważne, że zdobyłem. No i widzicie, tutaj strzelił, ale jak dobrze pamiętam, to chyba był jego pierwszy i ostatni gol. 85 minuta już teraz jest. Wiedziałem, że to na pewno nie jest bardzo dobry wynik, bo na pewno się go dało lepiej zrobić, ale tutaj tak. Rashford, La Croqueta, podanie do Pogby. Pogba widział już, że tam wyskakuje Luis Figo i przepiękna bramka. Już myślałem, że to jest złe dośrodkowanie, bo tam obrońca był. No ale jednak Alessandro Del Piero pokazał tutaj klasę. No i zobaczmy tą bramkę jeszcze raz. Dośrodkowanie Pogby, który ogólnie w tym drafcie grał bardzo dobrze. Wiem, że tutaj może tak nie widać tego, ale no zobaczycie. No i to była wygrana pierwsza runda. I przeszliśmy do ćwierćfinału. W ćwierćfinale dopiero 17 minuta, dośrodkowanie Pogby i asysta Pogby. Cristiano Ronaldo strzela bramkę na 1-0 w 18 minucie. Tutaj rywal odpowiedział nam Pele, no Pele 99 to jest Pele jednak i tutaj nie miałem nic do powiedzenia. Marcus Rashford, podanie i Diego Armando Maradona, bramka do szatni, 47 minuta i wygrywamy już 2-1. Ogólnie nie spodziewałem się, że przejdę tą pierwszą rundę, bo to, o tutaj zauważyłem, za chwilę skończę, ale tutaj zauważyłem, że Marcus Rashford i Ramos stoją koło siebie, a obaj są wysocy. Dośrodkowałem i Ramos zdobywa bramkę. 3-1, tutaj jeszcze Del Piero. Uderzenie nie ma, ale jeszcze Ronaldo dobija. I nie spodziewałem się, że tak będzie się łatwo grało tego drafta, bo jak wiecie, ja w draftach jestem słaby, nawet możecie zobaczyć po innych odcinkach z draftu. Tutaj Maradona strzela sobie bramkę. No ale jeszcze kończąc, fajnie mi się grało tego drafta i myślę, że powtórzymy to. A tutaj Cristiano Ronaldo jeszcze podwyższa wynik na 6-1. No a tutaj ten dubbing przez przypadek kliknięty oczywiście. No i przeciwnik zragequitował. Mamy półfinał. Skład na początku stwierdziłem, że jest słaby. Później, no, dalej tak sądziłem, ale tylko ten Ronaldo na mnie robił wrażenie, bo widziałem, że jest dobry. Ale tutaj Cristiano Ronaldo, 1-0 w 11 minucie. Rywal na początku coś tam postrzela na moją bramkę, ale to i tak nic mi nie zagroziło. No i wygrywaliśmy 1-0. Tutaj Del Piero, ładne akcje ogólnie tu były nawet konstruowane. Podanie Maradona z pierwszej piłki w prawy dolny róg bramki. No i jest 2-0 w 22 minucie. No i tutaj dopiero już 60 minuta. Cristiano Ronaldo i zobaczcie to, jakie dośrodkowanie. I Pogba, jak widzicie, strzela bramkę na 3-0. No i 61 minuta to naprawdę i wygrywamy to. I tym sposobem przechodzimy do finału. Przechodzimy do finału. Ale finału zagrałem sobie go później. No i zgadnijcie co, zapomniałem sobie włączyć nagrywania. No ale i tak nic się nie stało, bo i tak przegrałem ten finał. No i zobaczcie paczki. Paczki były słabe, jak za dojście do finału, to według mnie powinny być dużo, dużo lepsze.
No, ale w pierwszej paczce nic dobrego tak naprawdę nie było. Tutaj jest subasić. No, były ekrany, ale to i tak nic, bo z tego się nic prawie nie dostałem. Druga paczka teoretycznie lepsza, no ale i tak gorsza karta. Nawet ekranu nie było, a ja wam dziękuję za oglądanie, siema i cześć.